Cześć, witam Was w nowym vlogu. Dzisiaj mamy środę. Ja właśnie wychodzę na zajęcia. Jadę z Emilem, bo on tam musi iść podpisać już taką konkretną umowę do pracy. Także wychodzimy. Jest godzina 11, ja mam na 11:30 zajęcia, także akurat się uszykowałam na czas. No i jeszcze Emil zrobił mi kanapki, także bardzo fajnie. No i co? Czas ruszać. Skończyłam już zajęcia. Jestem z tym panem, bo też sobie trochę poczekał, nie? Znaczy, dużo czytałem. Czytał umowy i nieumowy. Także skończył tak, jak. No, może nie jak miałeś, ale ja skończyłam wcześniej, bo miały być zajęcia, które się nie odbyły. Wykład dokładniej. Gdzieś miał zaczynać, miał być krótszy, bo pierwszy. A nigdzie żadnej informacji i wykładu nie ma. Przynajmniej nikt nie przyszedł przez ponad 15 minut i potem poszła jakaś plotka, że podobno zaczynamy dopiero od listopada, bo faktycznie kolejna data jest w listopadzie, jakoś nie wiem, 20 dopiero, bo to jest monograficzny. Także zgadałam się z Emilem, on był w okolicy i wracamy razem do domu, jedziemy po coś na obiad, bo jesteśmy głodni, nie? Bardzo, bardzo. Ale te kanapeczki mi starczyły do tej chwili. No widzisz, że taka już głodna. Tak, to by mogła być godna. No, także na dzisiaj już mamy z głowy, jest godzina 14:03, wracamy do domu, kupimy coś po drodze do jedzenia, żeby już później nie wychodzić. I ja mam nadzieję, że nagram dla Was, że zmontuję do końca vloga i wstawię poprzedniego i że uda mi się nagrać dla Was nowy film z serii Bullet Journal, dlatego że nie było okazji i też za bardzo jak, bo nie mam takiego, wiecie, stoliczka, żeby położyć to wszystko. Ale może dzisiaj coś wymyślę, zobaczymy, bo chcę to na sobotę, także trzeba coś skombinować. Właśnie. Ciekawe jak długo ten zapał będzie we mnie. Emil jutro idzie do pracy, cieszy się, myślę, że dwa dni się pocieszy, a potem od poniedziałku będzie... No cóż, ale bardzo się cieszymy. Bardzo. No. Dałem radę znaleźć coś, no. Coś co mnie zainteresowało. No właśnie mówiłam, znaczy nie powiedziałam dokładnie gdzie, ale powiedziałam, że moim zdaniem fajna praca, także... Dużo się w niej nauczę. No, cieszymy się bardzo. Ja się bardzo cieszę przynajmniej. I co jeszcze chciałam powiedzieć? A, że fajnie, że trafiliśmy jeszcze, że wracamy w takiej godzinie, gdzie nie ma korków. O, to na pewno. Bo wystarczy godzina dłużej i już... Nie, myślę, że już za pół godziny może być troszeczkę większy ruch, a o 15 to już nie pytajcie nawet, co tu się dzieje. Pod tym względem jednak, no, trochę jest dużo tych samochodów tutaj. A o pogodzie to już nie wspomnę. No, pada tutaj. Wjeżdżamy na dzielnię i pada. Nie rób tak. Nie zjeżdżaj samochodem. Emil, nie rób. Nie strasz mnie, ja się boję, że walniesz kogoś z tyłu. Teraz to się nie boję. Dajcie znać w ogóle, jak u Was pogoda. Ten vlog wejdzie później, ale jak była pogoda w tym tygodniu, w którym tu nagrywam? Żadna. Wydaje mi się, że wszędzie jest taka beznadziejna. No, gdyby było jeszcze trochę słoneczka, a jest tak szaro. Widać tam tą mgłę jeszcze. A jak liście szybko spadają, nie? Co za tramwaj? Myślałam, że dogonimy tramwaj, który jechał. Już prawie wszystko przygotowałam sobie do nagrywania. Musiałam odsunąć po prostu biurko. Pokażę Wam potem, jak to wygląda. Ale tak, za 20 minut zacznę nagrywać, bo tam Emil jeszcze ogląda i nie chcę, żeby były jakieś hałasy w tle. Więc sobie chwilę poczekam, jeszcze pomyślę dokładnie, co chciałabym powiedzieć i pokazać Wam w tym filmie. Natomiast teraz przyszłam coś zjeść, bo poczekamy z obiadem na moją siostrę
Więc to jeszcze będzie z 2 godzinki, a jest 15:25, także coś trzeba zjeść przed obiadem. Zrobię sobie jakąś kanapkę na szybko i jakąś kawę i będę mogła dla Was nagrywać. Także bardzo się cieszę, że jakoś rozegrałam to właśnie z tym, jak ten aparat ustawić, bo najgorzej jest właśnie ze statywem, ponieważ do tych filmów bujo plan with me. Ciężko jest ustawić statyw tak, żeby był faktycznie pionowo nad zeszytem. Trzeba jedną nóżkę statywu rozłożyć dłużej, resztę oprzeć o stół i tak dalej. Także pokażę Wam, jak to śmiesznie wygląda. Ale teraz tak, zabieram się szybko za zjedzenie czegoś, bo już mi burczy w brzuchu. Kanapkę w Panini Maker. To jest coś, co my tutaj bardzo często jemy, bo tutaj właśnie jest taki Panini Maker i to jest genialne, lepsze niż toster. Bo zgrzewa Wam kanapkę i nieważne jak jest gruba, to zawsze ją zgniecie jakby swoim ciężarem i smakuje jak taka zgrillowana, także czas na panini. A dla fanów bujo zobaczcie, co tutaj moja siostra ma w domu. Kolekcja kalendarzy, z tego co mi się wydaje to jej chłopaka, ale to są te same zeszyty, co ja używam do bujo, tylko takie typowe kalendarzowe, także tutaj różne kolory już są i kolekcja się buduje, chyba jeszcze jest różowy, moja siostra chyba teraz ma na ten rok, także pewnie ma ze sobą w pracy. No, myślę, że moja kolekcja też za jakiś czas może tak wyglądać. Też kupuję no, inne kolory, także za rok kolejny kolor i tak się będzie zbierało. Fajnie to wygląda. Jeszcze pokażę, jak wygląda backstage. Właśnie skończyłam nagrywać. Tutaj mam kalendarz. Nagrywam właściwie zawsze do góry nogami, ponieważ wygodniej jest właśnie nagrać do góry nogami i obrócić to w programie. A tu z kolei jest statyw, który jest oparty, żeby to było pod kątem 90 stopni. Także tak wygląda nagrywanie, ale na dzisiaj już dziękujemy. A swoją drogą kupiłam właśnie dzisiaj te lampeczki w Pepco. 2. Dokładnie za 9 zł jedna. Bardzo fajnie świecą, ale ciężko je ułożyć, bo są właśnie takie delikatne na druciku. Ale ładne. Dobra, vloga udało mi się zmontować, także właśnie się renderuję, bo musiałam dołożyć troszeczkę klipów. I mam nadzieję, że dzisiaj prześlę i tak na 19. Fajnie by było, jakby pojawił się na kanale. Miał pojawić się wczoraj w ogóle, ale nie zdążyłam, także niech się renderuje. Idę teraz do kuchni, bo za chwilę z Emilem robimy obiad, także idę tam przygotować miejsce. Za chwilę powinna też wrócić moja siostra z pracy, więc myślę, że obiad będzie na czas, także idę, muszę jeszcze podładować baterię, bo mi miga, ale to dlatego, że nagrałam dzisiaj film, a tu o, Emil ogląda coś, a powinien się uczyć. Powinien się uczyć? Uczę się. Jasne. Tak to jest właśnie. Cześć, witam Was w czwartek. Dzisiaj mamy czwartek? Tak. Ja właśnie wychodzę na zajęcia, idę na autobus, potem muszę się przysiąść w tramwaj. No i mam nadzieję, że zdążę. W sumie mam dużo czasu, także zdążę. Ale tak, chciałam Wam powiedzieć tylko, że wychodzę. Dzisiaj mam jedne ćwiczenia, a potem jedziemy do Europejskiego Centrum Solidarności na wystawy i tak dalej, także będziemy tam aż do 17. Nie wiem, ile mi się uda dzisiaj nagrać. Mam nadzieję, że coś tam ponagrywam. No i tak, muszę już wychodzić. Wypiłam tylko herbatę, nie zdążyłam zjeść śniadania. Także mam ze sobą kanapki. Mam nadzieję, że może w autobusie coś zdążę zjeść. I potem przed pójściem właśnie do tego centrum. Jest dzisiaj nawet ładna pogoda w porównaniu do kilku ostatnich dni, bo nie jest tak, wiecie, ciemno, tylko jednak gdzieś tam to słońce się przebija. No i nie jest tak zimno i nie pada, także to jest na plus, także ja już wychodzę, żeby się nie spóźnić, nie denerwować i nie spieszyć. I nawet dzisiaj nic nie robiłam z włosami, bo powiem Wam, że po prostu mi się nie chciało i pewnie bym i tak nie zdążyła, także ja już lecę, ubieram płaszcz i wychodzę. Jeszcze może Wam tak na szybko pokażę, co mam na sobie. Płaszcz, jeszcze założę ten mój szalik, co pokazywałam Wam w holu. Koszula z promodu i czarne rurki, także taki zwykły strój, ale no, coś na szybko musiało być. Jest o maszynie, o serii, pachy,
było oberwanie chmury, słuchajcie. Dosłownie. I tak to właśnie jest, że chciałam dzisiaj ponagrywać. Byliśmy chyba z 4 godziny w tym centrum, Europejskim Centrum Solidarności. Było bardzo fajnie, ale nie powiem, że nogi mnie bolą. Także wróciłam do domu, jeszcze byłam z siostrą w sklepie i tak czas minął, że jest już godzina 9. Tutaj naprawdę dni mijają jak szalone, zanim się dojedzie, zanim się wróci. No to jednak czas leci, także Emil już właściwie wrócił z pracy i z uczelni. Poszedł się właśnie wykąpać, ja za chwilę też pójdę. No i pewnie sobie posiedzimy, coś obejrzymy. Ja jeszcze sobie zrobiłam kawę, bo muszę dla Was pomontować filmy, także trochę posiedzę, a jutro mam na 8, więc też no, nie wiem, czy się wyśpię, no ale mówi się trudno, kiedy indziej się wyśpię. Ale jestem żółta od tego światła, tutaj jakoś tak kamera łapie. Aha, że obejrzymy dzisiaj nowy odcinek Diagnozy, który właściwie już był w telewizji, ale jeszcze z Emilem nie mieliśmy czasu, żeby obejrzeć, więc pewnie przed snem sobie włączymy, bo podobno bardzo dużo się wyjaśnia, także koniecznie musimy zobaczyć, bo nie chcę żadnych spoilerów, więc jak już to oglądacie, to na pewno widzieliśmy, no ale to może jeszcze dam Wam znać w kolejnym vlogu, jak moje wrażenia. Ale mam nadzieję, że będzie fajnie. Myślę, że to jest jeden z lepszych seriali takich, wiecie, telewizyjnych, który mnie naprawdę tak wciągnął. Dobra, także ja idę też zaraz się wykąpać, przebrać się w piżamę i siadam do kompa. Diagnozy nie obejrzeliśmy, chociaż mieliśmy, ale jednak stwierdziliśmy, że lepiej sobie porozmawiać, więc jest już po 12 w nocy, idziemy spać. Ja muszę wstać o 6, Emil trochę później, bo do pracy, ale ja jadę z siostrą, więc na 8 rano. No i co, Asiu, idziemy spać? Diagnoza jutro. Także mam nadzieję, że jutro obejrzymy, bo tak z dnia na dzień, coraz później. W ogóle widzicie, jakie mam wory. Ale trudno, musi trudno. I idzie się spać. Jak fajnie. Dobranoc. Siema. Co? Siema. Siema. W takim razie ja się z Wami żegnam. Idę spać, gaszę światło i buziaki. Bye.